Zanim przejdziemy sobie do podsumowania Elimination Mr. 2024, to moi drodzy mam do was wielką prośbę, ponieważ na moim głównym kanale Patrykos, tym gdzie kiedyś nagrywałem wrestling i tam gdzie zacząłem nagrywać wrestling, pojawił się film. Bardzo dla mnie Prywatny, personalny film, który chciałbym, żebyście obejrzeli, jeżeli choć trochę interesujecie się moją działalnością w internecie. Zamierzam odbudować ten kanał i tam również będą pojawiały się treści ode mnie. Także zapraszam Was w tym miejscu do subskrypcji tego kanału. Link do filmu podany jest w komentarzu oraz w opisie tego filmu, i będę Wam wdzięczny, jeżeli tam się pojawicie i dacie o sobie znać. Jeżeli chodzi o ostatni przystanek przed Restylmaniem 40, do której w zasadzie równo dzisiaj, kiedy publikuję dla Was ten film, zostało tylko 40 dni, albo aż. W każdym razie za nami Elimination Chamber i trzeba sobie powiedzieć o tym, że na pewno nie było to taki Elimination Chamber, które... Miało być pierwotnie, którego się spodziewaliśmy. Nie zmienia to jednak faktu, że ta gala i tak mogła wypaść dobrze, ale czy wypadła i czy tak o niej uważam, zapraszam Was do obejrzenia tego materiału. Oczywiście sercja komentarzy jest dla was i tam zapraszam, byście dali o sobie znać. Napiszcie, co sądzicie o gali oraz czy jesteście zadowoleni ze zwycięzców, których właśnie podczas tej gali dostaliśmy. A jeżeli chodzi o pojedynek, który otwierał tą galę, to zgodnie z tym też, co zostało opublikowane na chwilę przed rozporządzeniem samej gali, to jeszcze w kick-offie dostaliśmy pierwsze starcie, starcie tartimowe pani. Kabuki Warriors pokonały Canadian Lee Ray i Indie Hartwell. W obronie Mistrzostw startimowych Kobiet, i prawda jest taka, że ten pojedynek został zrobiony tylko i wyłącznie ze względu na Indii, która była w swoim rodzinnym kraju. I jest to zrozumiałe, jak najbardziej, powiedzmy, Mansur też walczył na galach w Arabii Saudyjskiej, to jest zrozumiałe. Natomiast ta walka nikomu nie przeszkadzała, ta walka w niczym nie wadziła i nic złego osobom nie wprowadziła. Wręcz przeciwnie, ten pojedynek po prostu był ok starciem na Kików. Także tak to wyglądało. Dalej dostaliśmy Elimination Chamber Match Kobiet, który muszę powiedzieć bardzo zaskoczył, ponieważ dwie jakby najbardziej zaskakujące dla mnie rzeczy to tak. Pierwsza jest taka, że Elimination Chamber Match Kobiet był chyba nawet lepszy niż mężczyzn. Druga sprawa jest taka, i o tym mówiłem w predykcjach na kanale Rest że Tiffany Stratton będzie tą osobą, o której nie ma co za wiele mówić, ale tak nie było. Wiele osób spodziewało się, że właśnie taki będzie jej udział, taki by po prostu tam była i nic sobą nie wniesie. Ona naprawdę świetnie się pokazała. I ja byłem pod wrażeniem, widząc i nawet słuchając komentatorów w tym pojedynku, że zresztą nawet nie tyle z komentatorów, ale publiczności, która bardzo pozytywnie reagowała na Tiffany. Kto wie, być może tak samo jak i za czasów NRC, tak samo zacznie ona nam tutaj bojować w głównym rosterze i sam jestem tego bardzo ciekawy, mimo że jakoś mocno dywizji kobiet nie śledzę i wy dobrze to wiecie. Zwycięstwo w tym starciu odniosła Becky Lynch i raczej nie jest to zadziwiające. Jeszcze o zwycięzcach w czy meczu powiemy sobie na koniec tego materiału. Natomiast fakt, w którym Lynch pokonuje jako ostatnią Liv Morgan też daje trochę do myślenia, bo ta Liv Morgan powróciła na Royal Rumble, też była jako ostatnia, teraz znowu była ostatnia w Elimination Chamber i nie będę zdziwiony, jeżeli Liv Morgan będzie jedną z kolejnych pretendentów do tytułu mistrzostw kobiet i to miałoby jak najbardziej sens. Najważniejsze jednak na czym musimy się skupić po tej walce to to, że Becky Lynch zawalczy z Rhea Ripley, natomiast do tego przejdziemy sobie później, ponieważ Rhea Ripley main eventowała Elimination Chamber. Kolejne starcie Elimination Chamber to pojedynek tartimowy o mistrzostwa Tartim Mansions, gdzie Judgment Day pokonali New Catch Republic. A dokładniej mówiąc, jest to nowa nazwa drużyny w składzie Pete Dunne Tyler Bate. Mimo tego, że Judgment Day wygrali, o tym też mówiłem, bo wejdą oni na Wrestlemanie z mistrzostwami taktimowymi, no to naprawdę drużyna składająca się z Anglików naprawdę dobrze się tutaj zaprezentowała. Osobiście jestem fanem tego, by w przyszłości sięgnęli oni po te mistrzostwa, ale jak widać, to chyba jeszcze nie ten czas. A ja natomiast, jeżeli chodzi o Judgment Day, to na Wrestlemanie widzę albo jakiś cztero pojedynek, pojedynek, albo starcie Judgment Day kontra Aston Truth, i tam. Artrów i Demis powinni wygrać. Po pierwsze, Artrów nie wygrał jeszcze żadnej walki na WrestleMania, nigdy. Demis zalicza stricte porażek i nie ma on dobrej pasy w ostatnich latach, więc to jest czas dla tej dwójki. Jak mówiłem w predykcjach, gala Elimination Chamber to nie tylko walki, a także jeden program, a dokładnie The Grayson-Waller Effect, w którym pojawił się zgodnie z zapowiedzią Seth Rollins i Cody Rhodes. Był też tam Austin Fury, ale no, on zrobił to co miał zrobić, czyli dostał łomot. Nie było Deroka, nie było też Romana Reignsa. Spodziewałem się tego, liczyłem na to, bo bardzo by to pomogło w podbudowie tego pojedynku na WrestleMania, w sensie tych osób na WrestleMania, ale tak czy siak ten serwent wyszedł okej. Okay. Austin Fury zgarnął łomot, zaimitował on właśnie Deroka, a Cody Rhodes został podbudowany po raz kolejny i chyba o to tutaj chodziło. Podobnie jak Indy na rozpoczęcie tej gali, tak samo i Jason Waller dostał swój serment, dostał swój program, bo też pochodzi on z Australii, więc jak najbardziej było to zrozumiałe. Reakcje fanów zresztą mówi tutaj sama za siebie. Następnie dostaliśmy pojedynek Elimination Chamber Mężczyzn, który wyłonił nam pretendenta do mistrzostwa World Heavyweight, które jest w posiadaniu Sefa Rollinsa, a tą osobą, która zawalczy z Rollinsem na WrestleMania został Drew McIntyre. Jeżeli chodzi o ten Elimination Chamber Match, to był on przyjemny dla oka, trzeba to przyznać, natomiast tak jak mówiłem, nie wiem czy walka kobiet nie była trochę lepsza, Dostaliśmy zajebiste segmenty z udziałem Logana Pola, ...i to trzeba przyznać, on naprawdę odejmuje się genialnie w swojej roli. Dostaliśmy dobry występ Randy'ego Ortona, który ja myślałem, że może to wygrać... ...i na to końcówka nam wskazywała. Fajnie też, że Randy Orton tak sprzedaje tę swoją konduzję pleców... jest to dość mocno wiarygodne. Pojawił się też AJ Styles, który zaatakował LA Knight, a, ...co prawdopodobnie doprowadzi nas do ich walki na WrestleMania 40. Natomiast Logan Paul wykluczył zwycięstwo Randy'ego Ortona... ...nokautując go swoim kastetem... ...i prawdopodobnie to doprowadzi do walki tej dwójki... Na na o tytuł United States, aczkolwiek tam jeszcze z tyłu jest Kevin Owens, który wściekły w tym pojedynku był na logona pola w dosłownie każdym jego momencie. Szkoda trochę Bobby Groeschleya, który odpadł jako pierwszy z dostarcia i nic za bardzo jego nie wniósł, no ale cóż. Seth Rollins zawalczy z Drew McIntyre'em na WrestleMania o tytuł mistrzowski i ma to sens, bo tak jak powiedziałem, to nie było to LA Mission które mieliśmy dostać, natomiast to LA Mission Chamber moim zdaniem, słuchajcie, spełniło swoją rolę, ponieważ w związku z tymi kontuzjami, czyli kontuzją Rollinsa, potem kontuzją Punk'a i tymi wszystkimi zmianami, które pojawiły się po drodze, naprawdę deble by jakoś to uratowało. No bo powiedzmy sobie szczerze, Rollins kontra McIntyre ma sens. McIntyre w końcu dostaje walkę o pas mistrzowski na największej ze scen przy publice. Wygrywający McIntyre z Rollinsem może być mistrzem i następnie rozpocząć rywalizację z powracającym Punkiem na przykład na Summerslam. To wszystko ma naprawdę sens. Więc jak widać, federacja tutaj ratuje tylko jak może, jeżeli chodzi o obecny stan kontuzji, no bo wiecie, wypadł Pań, wypadł też Brock Lesnar po tym wszystkim. Także radzimy sobie z tym, co mamy. Powiem tylko tyle, że pierwotne plany, które miały być na Elimination Chamber, zostały też opublikowane i zakładały one tak: Zwycięstwo Punka w Elimination Chamber meczu mężczyzn, walkę Cobb z Drew McIntyre'em, więc chyba Drew McIntyre jest tutaj największym zwycięzcą tych wszystkich sytuacji w ostatnich tygodniach. Becky Lynch miała wygrać Elimination Chamber kobiet i tak też się stało. Dracen War Effect też miał mieć miejsce, natomiast jego gościem miał być The Rock. Seth Rollins miał walczyć z Bronsonem Reedem o mistrzostwo World Heavyweight, natomiast Bronson Reed nie mógł pojawić się na swojej Rodzinnej gali, w sensie wiecie Bronson Reed też jest z Australii, nie mógł się pojawić na tej gali Ponieważ urodziło mu się dziecko Więc jakby jest to Oczywisty powód i wolał on zostać z rodziną Co jest zrozumiałe i tutaj gratulacje Na rodzin Bobasa Brock Lesnar miał walczyć z Dominikiem Isterio To też walka fajna, która wypadła A Ria Ripley miała bronić mistrzostwo przeciwko na Jax I oczywiście tak też się stało Ponieważ to była nasza walka wieczoru tej gali która spisała się, wiadomo, na Jax, no oczy bolą, oczy krwawym, jak jest ona w ringu, natomiast sama walka została pociągnięta bardzo mocno przez Ri Ripley. Wygrała ona oczywiście to starcie. Najważniejsze, że publika na to super reagowała i dobrze się bawiła. Rodzina Ri Ripley też w pierwszym rzędzie była zadowolona i wszystko tutaj zagrało. To Lee Mia mimo że nie wyglądało tak, jak miało wyglądać, było naprawdę dobre i o opinię proszę też was, dajcie znać w komentarzach. A jeżeli chodzi jeszcze o zwycięszczynię main eventu tejże gali, no to oczywiście Rhea Ripley, jak już wspomniałem wcześniej, zawalczy z Becky Lynch na WrestleManii o Mistrzostwo Kobiet Świata. Dzięki moi drodzy za obejrzenie, zostawcie polubienie, subskrybujcie kanał WrestleOne i napiszcie w komentarzu co wy sądzicie o tej gali Elimination Chamber. Trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce, cześć!